Witam Was serdecznie, tu Maniek, normalny poniedziałkowy poranek. Ja wyrzucam szkło i za chwilę dowiecie się, co dzisiaj Wam pokażę. Słuchajcie, ja już z powrotem, znowu odwiedzam sklep Jarka, Jarowic, bo to jest jedyny handlarz rowerów używanych w mojej miejscowości, czyli w Alwajku. I słuchajcie, tematem dzisiejszego filmu jest rower za 500 euro. Będę poszukiwał roweru elektrycznego za 500. A skąd mi się wziął ten temat? Wczoraj byłem u znajomych z drużyny Z, to już będziecie widzieli w filmach, które się pojawią niedługo. Dużo będzie takiej ekipy biegającej, latającej i wariującej po lesie na rowerach i nie tylko, ale nieważne, to nie o to chodzi. No i tam oglądałem rower, który miał być, który ktoś chciał sprzedać za 500 euro. Rower był w stanie niekompletnym do złożenia, więc po co ten film jest? Po to, żeby nie ładować się w takie rzeczy, spróbować iść do komisu, który może nie być najlepszy, może nie mieć najlepszych rowerów, może czasami się zdarzają używane, uszkodzone rowery, ale zawsze możecie wrócić, prosić o naprawę, jest jakaś gwarancja rozruchowa, więc jesteście jakoś zabezpieczeni. Zobaczymy, czy Jarek ma takie rowery za 500 euro. Idziemy do sklepu i zobaczymy, co tutaj może Jarek nam sprzedać. Ładny showroom, nie ma za bardzo dużo rowerów, bo to wszystko szybko jest sprzedawane, też nie będzie ich trzymał za dużo, także trzeba szybko odwiedzać ten sklep. Zaraz zobaczymy, czy dostaniemy rower za 500. Słuchajcie, no na razie dzisiaj nie ma za dużego wyboru, był tylko jeden męski rower, ale Jarek mi powiedział, że we wtorek, czyli jutro, będzie dostawa. Więc widzimy się w środę. Z powrotem u Jarka zobaczymy, co za sprzęty ma. Za 500 i powyżej tego budżetu zobaczymy, jakie rowery można kupić w bezpieczny sposób, używane od po prostu handlarza, powiedzmy. Ale nie używajmy tego słowa tak brzydko, po prostu sklepu z używanymi rowerami. No i jest środa, tak jak się umawiałem, jestem z powrotem u Jarka i zobaczymy, czy coś ma dla mnie. Rowery elektryczne za 500 euro. No i niestety dowiedziałem się, że nie było jeszcze dostawy używanych rowerów i mam tylko jeden rower tutaj, o którym mogę Wam powiedzieć. Patrzcie, jest tutaj taki giantik. Cena za używany rower mamy 495, więc w cenie 500 euro, do 500 euro można kupić takiego giantika. No rozmiar jest wielki, no jak to Holandia, no to mamy rozmiar L, no ale sami widzicie, nie warto czasami kupować roweru od nieznajomych, można iść do takiego salonu, do takiego właśnie salonu z rowerami używanymi, gdzie obsługa jest polska, gdzie można po polsku porozmawiać i wrócić na przykład z takim rowerem, jeżeli coś nie działa, bądź dogadać gwarancję jakiegoś typu rozruchową, bądź innego rodzaju. Tutaj, żeby Wam pokazać, to tutaj też można kupić takie nowsze rowery, które mają mniejszy przebieg, są mniej zużyte, no ale jak już wiecie, nominalnie cena będzie tego roweru większa, więc
Jeżeli chcecie kupić rower używany, to i chcecie być bezpieczniejsi w tym zakupie, to odwiedzajcie sklepy z używanymi rowerami. Tego typu bądź innego. Zawsze macie jakiś paragon, rachunek, możecie wrócić do sklepu. Jeżeli chodzi o Holandię, to musi być to, jak to powiedzieć, można wracać ze paragonem i prosić o naprawę, nie wolno oszukiwać. Także tu jest takie małe bezpieczeństwo. A więc słuchajcie, no ja lecę już do domku. Jeżeli wam się podobają takie filmy tego typu, że odwiedzam jakiś sklep i opowiadam, w sumie nie daję jakichś głównych porad, jak kupować rower, no ale no trochę mi jest głupio, bo jak ktoś kupuje rower kompletnie nie znając się i kupuje z środka, potem musi kupować części, płacić mechanikom, a robocizna jest droga, więc lepiej jechać do takiego właśnie i być bezpiecznym. Dobra, ja się będę z wami żegnał. Zapraszam. Oczywiście komentujcie, lajkujcie, dajcie łapkę w górę lub w dół. Wszystko będzie przeze mnie akceptowalne. Ja lecę do domu i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć, trzymajcie. Wiecie, siedzę już w domu i tak sobie myślę nad tym tematem tych rowerów elektrycznych. No i słuchajcie, no, kupowanie rowerów elektrycznych na własną rękę jest wielką loterią, ponieważ kupowanie na własną rękę, chodzi o od prywatnych osób, jest wielką loterią, ponieważ tamte rowery są niesprawdzone i też nie możecie czasami wrócić do tego sprzedawcy, więc lepiej kupować rowery używane w autoryzowanych, może nie w autoryzowanych, ale w sklepach z używanymi rowerami tego typu, które już mają jakąś, są już jakiś czas na rynku, więc mają jakąś swoją renomę. Więc lepiej i bezpieczniej jest kupować od takich, na przykład w takich sklepach jak Jarofitz lub innych. No nie, tutaj nie podaję tylko Jarofitz z tego względu, że mam go najbliżej i łatwiej mi zrobić dla was film na podstawie tylko tego jednego sklepu, ale sklepów jest więcej. Więc lepiej korzystać ze sklepów z używanymi rowerami. Mówimy o rowerach elektrycznych, ponieważ bateria, silnik, nie jesteście w stanie tego stwierdzić stanu, w jakim jest to zużyte po takich oględzinach roweru. Jak przy rowerach innego typu zwykłych, gdzie możecie sprawdzić jakimiś pomiarami, typu pomiar łańcucha i na podstawie łańcucha możecie określić orientacyjny sposób oraz długość oraz czas, jakim był ten rower używany. To taki dodatek.